Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Jak widzicie, jestem już przed wejściem do Groty Wilkołaków, w której to powinniśmy znaleźć właśnie naszego kolegę Sołtysa, z którym mamy do pogadania, albo którego musimy uratować, zanim będziemy mogli... bo Sołtys ma znać jakąś... Hey, I'm a princess trapped by an evil man. If you free me, oh, it's you. Groty Wilkołaków. Jak duże jest to miejsce? Chyba przy ulicy. Dobra, zgarniamy. Ciekawie w tej grze. Jeśli mam być szczery. A to bardziej dla nich, bo żyją w takiej ciasnocie, nie? I need healing potions. Co jest? What the hell? Łowca potworów ekspert, okej. Czy rozumiem, teraz muszę... Tak, muszę zniszczyć sigile. Tylko pytanie, żeby zabić jego, czy żeby tak po prostu... Żeby nie wrócił na przykład. Czekaj, to jest portal, ale teraz tego nie wykorzystam. I to jest gorsze. Do Katariny w takim razie. K. I to... tutaj. Czemu to zeszło stąd w ogóle? To jest pasywne, to jest też pasywne. Łowca to jest też pasywne. Sztuczki mam tylko to. No i aury mam tylko to, co jest. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. To najpierw tędy, bo ten jest najbliżej. Nie? Bo tak jakby w powietrzu idziemy? Co jest ten cały Inkaus? Jak nazwała go Katarina? Dobra. Kurde, gdzie jest muzyczka? Czemu nie ma muzyczki? Jeszcze zobaczę. Dźwięk. Ja bym podbił muzyczkę o tyle na przykład. No nie no, wyłączyli mi muzyczkę. To jest, nie wiem, czy to jest błąd, czy tak ma być. Ja tak lubię muzyczkę w grach, no. Dziękuję za to, że
przerzutka szybka tutaj. Tutaj też, czemu tutaj nie ma tej? Czemu tu nie ma błyskawicy? Powinna być normalnie. To jest co? Smolisty pocisk, spowolniony na 2 sekundy, okej. Gdybym miał trochę więcej damage'a, to bym ich one-shotował z tym. Nie ogarniają, co się dzieje, czy jak? Dobrze, goń go. Mogę, bo ich spał nieskończoność. Taka na tak na partyzanta trochę można robić. Ubić tych, a potem walić tych. No dawaj, dawaj. Żyje. Stop it, Hunter. You are fighting the wrong enemy. Really? You almost ripped out my heart. I was defending my pack. Instincts. You know how it goes. And your prisoner? We tried to save him. He was injured, so we took him in. Saved him? From who? The machine men from the city. They hunt us down to experiment on us. Take this man and go. Oh, proszę. Dobra, no szczerze, w sumie to fakt, no on bezpośrednio nas nie zaatakował, w sensie oni, dobra, zaatakowali nas, ale nie dlatego, że chcieli nas zabić, tylko bardziej po prostu w obronie terytorium, więc... Dobra, zostawmy go. I appreciate that. I'll leave you in peace. No, super. Mogę z nim pogadać? Nie mogę. Skrzynka. Niezidentyfikowany pas tam był. Danie, chleb, sołtys. My word! That was an incredible rescue, Hunter! And an entirely pointless one, so it seems. Don't say that. Good deeds are never pointless. Which means that you'll answer my questions, right? Certainly. But I must return to the village immediately. See you there. Okej. Okay. I wróć do wioski po prostu. Dobra. No to... Defekujemy w takim razie. Nie ma sensu na siłę tam... Na siłę, nie ma sensu iść tam z buta. Skoro mogę zrobić to tak bardzo szybciutko. Czekaj, to było tutaj wyżej. No właśnie, tutaj to jest... I gather, you were the one who helped me, yes? I had selfish reasons. I need to know what happened in Borgova. Science happened! Which means? That there are experiments where you create a monster. And Borgova is a monster now. Okej. Okay. A to jest ten alchemik cały, co tu mamy? 2 punkty zdolności, lubię to.
There is a well in the village where the ink seeps out into this world. An ink tide snatched away a bag of valuable components from me. And how can I help you with that? If you could climb down into the well and risk your life by looking for my belongings, I'd be very grateful. No, oczywiście. I had a feeling you'd say that. Ach, my friend, do you have my bag? Not yet. Please be patient. Nasycenie. I tu mogę dać tę esencję, jak rozumiem. Ej, to jest dobre. Tutaj ta esencja. Tylko byłoby lepiej dać to do czegoś, co aktualnie noszę. Więc dajmy sobie... Może właśnie, zanim dam to. Mamy tutaj co? Ten pierścień jest gorszy, więc to pójdzie na sprzedaż. To jest też gorsze, to... DP jest troszkę gorszy, ale ogólnie broń jest lepsza, więc wymieńmy to. Dobra, dajmy to Katarinie. DP jest lepszy, więc... Dobra, co może mieć esencję? Może mieć pas i może mieć pierścień, teraz mam aktualnie przy sobie. Więc dobra, to wyciągamy. Esencja, znaczy esencja, pierścień. I pierścień to jest, rozumiem, dodatek, czyli... Więcej do many. Tutaj. Znalezienie złota. Losowe szczęście. Magiczna esencja. Wigoru. Plus... Nie, o, nie zadzień cię wsadzę plus 10 do bazowych punktów zdrowia. Okej, okay, może być. A czekaj, plus 2. Okej, okay, dobra. Nasyć. Spoko. I rozumiem, mogę to tak nasycać, ile wlezie. Tak? Prawie. Jeszcze to. I... No i 15 na 16. Czyli tyle. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze pas. Tutaj też bym sobie coś wsadził. Pasowe szczęście. To jest pancerz, tak rozumiem, Czy też dodatek... Nie no, to chyba pod pancerz podchodzi, czyli pasowe szczęście tak sobie. Poza wartość uników. O, to jest dobre. Nasyć. A nie, to jest dodatek, czyli bazowa mana. Dobra. Czyli pancerz to jest chyba tylko rękawice, klata, ewentualnie płaszcz, to raczej nie bardzo. No ale ma... wiem na przyszłość przynajmniej. Łączenie esencji. Okej, okay, zobaczmy. To na przykład z tym. Tego się nie da połączyć. Dobra, a jak połączę tą esencję z tym samym, to też nie znam. Ulepszę esencję. To i to. Mamy przedwieczną esencję. 10, ale lepsza. Spoko, proszę. Dobra, tego raczej tym nie mogę. O nie, mogę! Magiczne, bazowe szczęście, możemy pluskawić. Okej, jak dam na odwrót. Bazowe szczęście. Tak, to jest dobre. Jak połączę teraz to z tym, co mi wyjdzie? Bazowe szczęście plus 9, złoto i tak dalej. A tutaj. Okej. Okay. Magiczna, przedwieczna. A to jest to samo przecież. Co to zajmuje? Ej, no nie takie złe, nie powiem, że nie. Mam to, co mi wyjdzie. Jeszcze więcej szczęścia. Rozszczep przedmiot, tak dalej, tak dalej. Te zdolności Katarinie to mogę też pakować w kondycję. Umiejętności. Więcej zdrowia, czy coś innego? Może to się przyda, ten wybuch. Uniknięcie ataków, szybkość ataku. O, więcej obrażeń. Dobra, to jest, zabierzmy jeden stan tutaj, bo punkty kosztuje. To podbijmy sobie to w takim razie. Wydawać punkcików. I żeby tego wybiła szybciej nasza koleżanka duchowa. Teraz tak, zanim pogadamy sobie z tym ziomeczkiem, jak tam nasze punkty. Tutaj jest 0. Dobra. Tutaj też nic.
Kurde, ale proszę, czyli te będę musiał rozważyć między kolekcjonerem a upiorem. Oh, it's the hunter again. I'm glad to see you. Before you run away again, please tell me how to get to Borgova. If you want to reach Borgova, you must travel through the old mines to the other side of the mountain. I sense another but coming up. But you have to use the ancient ink gate in the swamps. It opens into the tunnels. It's not easy to find your way around here. Dwa punkty umiejętności, lubię to. We are plagued by the Rusalkus. These evil nymphs have returned to the woods and they are constantly attacking the village. What if this time someone attacked back? Let me guess, you're referring to me, right? Would you do that? I am Van Helsing. I'll help you. Repent! The end is nigh. Okay, to... To jest coś innego, już się spodziewałem, że myślałem, że będę musiał zabić tym wypadku. Nie, to drodzy... Dobra, hej! Some potions would be nice. A, oczywiście, jak jakaś księżniczka rusałek, kurde, spakowała całą resztę. Rewolwer bębenkowy, jakiś taki lepszy, widzę. Dobra, kościół obroniony. To jeszcze pozostałe elementy. Wioski. Dobra, lecz się. Kurde, Katarina, gdzie jesteś? Some healing potions would be nice. Który to przyzywa? To jest trochę nieważne. Dobra, obroniona. A, przeznaczeniem bramy północnej. Dobra, stop. Dlaczego ja tu nie mam aurach? Tej aury ustawionej w tym... Nie, czekaj, nie w aurach, w sztuczkach. Tego nie mam ustawionego w tym miejscu. Dwa punkty właśnie. Aury. Kurde, rezerwy za każdy punkt... każdy ten punkt strzału leczy rany! Zajebiste! Okej. Okay. Plus pół punktu życia za każdy wydany punkt furii. To jest niezłe. Dobra, dodajmy sobie jeden punkt tutaj. Okej, okay, aury. W jednej chwili może mieć przygotowane dwie aury. Naciśnij kombinację, kliknij, aby je przygotować. Dobra. Dobra, ja mam to aktywne. Premia do obrażeń przy krytycznej, przy maksymalnym szale. Rzadko tego używam, więc tak sobie. Tutaj leczenie Katariny. Spoko. Tutaj... A, potrzebuję, muszę mieć poziom usunąć, aby spakuję oba tutaj i zamienię sobie to. Dobra, sztuczki. Mogę jeszcze tu ewentualnie to zbuffić, no ale... Trudno. Tutaj. Nie za darmo się odrodziłem, spoko, ale ja to skam! Że postawił jakieś bariery, które nie mogą pozostać. Nie wiem, to jest cwane, bo nie odgrywa jak na tej idei. Jest. Tu, księżniczka, tu. Gdzie jest?
Gdzie jest? Skaczę mi ciągle. Tu, gdzieś tam stały. O, proszę, nie ma księżniczki, co reszta jest banalnie prosta do zabicia. Dobra. Dobra, jak tam ekwipunek? No, trochę leci. Gorsze. I can't use that. Aha, potrzebuję levela. Dobra, ale zostaje. To jest gorsze. Wróć. Mana, reszta jest ok. Potrzebuję levela. Spoko, to... To jest ogólnie gorsze. Dobra. Organizujesz, było więcej miejsca. Reszta zostaje ze mną. Teraz... Wybrałem południowy, chyba idę. Serio, zabiły mnie, naprawdę? Przecież wcisnąłem, kurde, leczenie. Tak, to była brama południowa. I need healing potions. Potrzebuję healowania, potrzebuję sobie speed. Ale proszę, już się opłaciło, kurde, mieć ten... buff u niej. Tutaj, że ona wybucha, kiedy umiera. Teraz statua i została jeszcze brama zachodnia. Zanim tam pójdę, zobaczę miecz gorszy. Katarina od razu. Mamy level, więc zakładamy pas. Zakładamy ciężką pelerynę. To jest gorsze. Wszystko. To potrzebuję jeszcze jednego poziomu, więc zostaje. Lecimy dalej. You did it. You banished the Rasolkas for good. Monsters never disappear for good, but you'll be safe for a while. No i super. I efekt nadzwyczajny. Okej, nie wiem, czy to mi coś faktycznie dało, czy nie, ale jak dam jest spoko. Te dwa do niej. Aha, dobra, to jest chyba w tym tylko możliwe, poza miastem. Bo tak oto sobie mogę wejść po prostu gdzieś tutaj do kupca i to sprzedawać. I've heard you're going to the Gallowspog, where the first fighting machines from Borgava are still rusting away in the mud. I'd pay good money for any unexploded bombs you could find. Sure, I'll look around. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? I'm still looking. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? I'm still looking. Sporo sobie liczy za te flaszki, jeśli mam być szczery. I've heard you're heading to the gallows bog. Do you know that the machine men have a camp there? Where they experiment on the werewolves. Let me guess. You want me to let the werewolves free? Evans, no. Why would I want such a thing? No, I'm only interested in the strange substance that gets these dreadnecks up and running. I will pay you generously. Fine. I always wanted to know what's inside those things. Okej, dwa kolejne questy, które wykonamy tak
de facto zmarszczył. Wypań kaustu. Dobre pytanie. Jak ja teraz kurde przez tą wyrwę dotarł do tego stracha na wyrwę, to już miałem. Would be nice. Proszę zostawić moją długową koleżankę. Troszkę mądrości. To są baw do tego. Czy kolejno? Znowu. Czy znowu? Kolejny właśnie. Znowu. Tak. To nie. Było tu. Okej, to na szóstym levelu po prostu. Tyle różnicy. To jest gorsze do Katariny. Pióro Harpi. Mana, DPS i moc zaklęć. Spoko. Slave driver! Next time you go, and I'll do nothing. Przez minutę jej nie będzie. Muszę uważać. Ale jest to, nie? Jest to walka bez niej jest trochę... I can't do that. Naprawdę to coś Katariny bardzo pomaga. Revolver. Spoko. Zobaczmy.
rewolwer kapiszonowy, to wygląda kurde jak ten. On ma jakiś magnum. Już trapera. If you send me away one more time, I'll be free. Oh, I wish. Nie wiem, czy ona faktycznie tak, aż tak bardzo chce uciec z czy uciec, odpuścić sobie tę służbę, zerwać te pęta, które wiążą z ręczną matką z nim, czy to takie nic nie wiem, możliwe gadanie. Czy ktoś sobie zbiera oczywiście? Jest coś bojowy. Wygląda dziwnie. I skrzynia ze skarbem. To jest chyba koniec. Dobra. Ogarnięte. Zobaczmy. Tutaj amulecik. Gorszy. Dobra, chowaj to. Czołem. Wonderful, thank you. I can do science again. My pleasure. Okej, okay, artefakt nadzwyczajny dostajemy w nagrodę. I mamy maskę oczywiście. I wish you luck, stranger. You'll need that in Borgova. Dobra, tego questa wykonaliśmy, tak już jestem na miejscu, to z chęcią oddam ziomeczkę. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? I'm still looking. Dobra, sprzedaj wszystko. Jedyna rzecz, jakiej się nauczyłem w tego typu grach, nigdy nie kupuj broni, bo najczęściej znajdziesz lepszą po prostu grając. Taka na grubę bym skończył rozwalił. Nie, już minęło pół godziny?! Kiedy? Dobra, bagno wisielców, tu jeszcze mamy. Czy to mnie znaleźć tak na szybko, gdzieś tutaj ten teleport? Jeszcze nie zużyło mi tej drugiej szansy. Przez chwilę myślałem, że zużyło, ale chyba nie. Ale Katarina jest tylko osobiała leciutka. Co to jest w ogóle? Kamieniczny. Well, that was strange. I felt a burst of energy from the stone. You don't fiddle with ancient runestones in Borgovia. You might accidentally summon something. Okej. Okay. Good to know. Myślę, że to jest taki fakt, co mam. Tak uprzedzić, zanim zacząłem tam namacać. Kolejny pierścień siarki. I oczywiście jest gorszy. Tam mieczyk. Gorszy. Nic więcej.
idę na prawo, to idę gdzie? Some healing potions would be nice. Hey! Proszę się do mnie odstosunkować, dobra? Jeszcze mi tego brakowało. I don't have any healing potions. Super, i wykorzystałem heala bez sensu. Zaś Katarina padła i zabiła tym strzałem. Kurde, nie powiem, trochę mnie martwi ten poziom, ten... Najlepsze i najgorsze, no. Każda walka jest wygrana tak naprawdę, tylko trzeba by się lepiej ustawiać, nie? Może jestem kłamie moje przeciwniki, że są słabi, ale to mało, ale i też szybko. Rozum, jeden czy dwa, ja to nie różni, bo znam 20, to jest problem. Ciężko sobie poradzić. I don't have any healing potions. Więc mogę zmienić sobie to. Płaszcz Nephilim. Część zestawu widzę Nephilim. Więcej zdrowia i obrony. DPS troszkę mniejsze, nic poza tym. Dobra, oto. Zobaczamy to w takim razie. Kurde, naprawdę chcemy znaleźć ten telefon. Ale nie wiem, czy to jest. Zajmany. Pięciu typa napierdalających mnie jednocześnie. Ja
Ja mam tego dużo walczyć, tak samo, tak? Ale to chyba została Katarina, tak mi się podoba. Wow, widzę, wpierdol dostaje konkretnie. Gadać na to o próbu walki, która się tutaj dzieje, nie? Bo to nie jest nic wręcz aż tak wymagającego komentarza. A może po prostu słychać taką moją irytację względem tego, co tu się właśnie dzieje na ekranie. Wiecie, jak to niepoważnie brzmi? Hiena Wetera? Całe. Odiseus, to zdjęcie. Ja to je dostałem, nie mam dlatego pojęcia. Albo coś, żeby przyspieszyć walkę. No, ale spoko. O, proszę, look, a red button. Astonishing observation. Why don't you push it? Because it's a bad idea. But I want to see what it does. I don't. A ja trochę tak. Stop! Hold. Suspicious citizen detected. Hold. Co to za? Jak to przyznałem? Hold. Możemy je strzelać najpierw, co? Surrender. Okej, trochę powypadało rzeczy. Plecak oczywiście jest na sprzedaż. Buty lepsze. Na sprzedaż.
No, to jest ogólnie lepsze, więc na sprzedaż. Też na sprzedaż. Tutaj lepsze. Żeby być lepsze, lepsze. Lepiej to sprzedaż. Not enough space. I won't go. Only joking. I'll do it. Dobra. No i reszta też będzie na sprzedaż, ale to już jak damy Katarinie. Jakby, jak sobie wróci. Dobra. Może kolejne dwie wydatne punkty. Znikło te furie zwiększa. Nic z tego co widzę. Dobra, tutaj wydamy. Mistyczny wojownik, nowy atut odblokowany. Super. Mistyczny wojownik, plus 1 manę za trafienie, minus 20% dowozowego kosztu manę. Ej, to nie jest takie złe. To nie jest takie złe. 3 punkty umiejętności, pyk, punkcik wydany w to. Jeszcze na kolejny jeden level i będę mógł sobie te dwie rzeczy wykupić. Okay. Special delivery? Co, to chcę jeszcze upgrade'ować? Dobre pytanie. Chyba nie, chyba wolę pójść na razie w te sztuczki. Czy to zupgrade'ować? Aktywna umiejętność, aktywna umiejętność. Aktywna. Też aktywna. Kiedy jest wszystko aktywne, widzę, nie ma żadnych sztuczki, nie są pasywne. Szkoda. Powolę pasywne zdolności od aktywnych. W większości przypadków. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, na kolejnym levelu będę się leczył, jak tylko zabiję cel. To mi się już podoba. I kurde, 47 mil już na liczniku. So you can move the idol, for totally mysterious reasons. What? Professor Shabu? This ended? Some healing potions would be nice. Bieraj. Dobra, tutaj miecz troszkę gorszy. Killed while I'm gone. Nie zamierzam. Pogadam sobie z tym gościem. Please don't shoot. I invoke the pact between men and monster to leave each other alone. Who are you? My name is... just call me Professor Toad. Everyone does. I'm an archaeologist. I'm exploring the ruins of the early Vodianoi civilization. You must know that the pact was broken. So I've heard, but I trust you still respect it? Don't worry, and I also need your help. I'm looking for an ancient ink gate in the swamp. My friend, you are lucky. I know exactly where it is. Let me show you on your map. Okay. Dobra, zaraz ja bombę muszę zobaczyć jeszcze 4 na kowala. Dla kowala, dla merchanta. No ile was tu nasrało, no ludzie!
No, hey, I got robbed on the way back. All the money's gone. I need healing potions. I need healing. Czemu ich tu tyle jest wystrało nagle? Może 30 to trochę za dużo, ale no... No dużo ich tu było, nie? This must be the camp the blacksmith told us about. Time to play with the toy soldiers. I need healing potions. Dobra, ale mam 51 na liczniku. Nie wiem, czy ja zdążę coś tu zrobić więcej. Teraz spróbujemy jeszcze tu pomóc ogarnąć. Hunter, I was looking for you. From a cage, they captured me before I could find you. The chief wolf sends you this. Says it helps you fight the machine men. A reward for mercy, my beloved Borgovia. What has happened to you? Oh, proszę. Co mi dał? Pokaż. Co? Osoba krzewa, odporność fizyczna, legendarne trofeum. Nice. Okej, poproszę i patrzcie, faktycznie opłaciło się gościowi gościa zostawić. Miecz krakowskiego. Krakowskiego! Przypadek z tą nazwą? Chyba nie. Będę się mógł normalnie teleportować z tego, ale już mam przynajmniej jednego questa zrobionego. You look like a capable man, stranger. If you want to try your hand at crafting a weapon, you can use my tools for just 100 gold. Okay. Good idea. Here's your 100 gold. Well, stranger, you might not be cut out for this. That sword looks dreadful. I'll dispose of it for you if you wish. It'll only cost you 1 gold. Co za gość. Dam ci dwie sztuki złota i o tym zapomnisz. Nie, zatrzymajmy na pamiątkę. No, I'll keep it. For sentimental reasons. Okej, okay, ale jakby... Okej, okay, no miecza... Nie ten, nie mam. A nie mamy tutaj. Krzywe ostrze. Ta broń wygląda brzydko i nieporęcznie, ale to pamiątka twojej pierwszej próby wykucia prawdziwego miecza. Ciekawe. Esencja elektryczności. Tajemnicza esencja, która zawiera silny ładunek elektryczny. Teraz rozumiem, dlaczego Kowal tak bardzo jej pragnął. Kościana relikwia. Starożytne zwyczaje Wodianoi nakazywały im karmić wygodniałych bogów smakowitymi kończynami. Kiedy Wodianoi uświadomili sobie, że zabraknie im części ciała, zaczęli tworzyć ręce z kości. Bogowie się nie skarżyli. Spoko. No
No i zardzewiała bomba. Kiedy borgowiańscy naukowcy wybudowali pierwsze machiny bojowe, wysłali je do lasów, aby polowały na potwory. Większość z tych maszyn była wyposażona w bomby, których wybuchowa zawartość zachowała się do dziś, mimo że same urządzenia dawno przerdzewiały. Dobra. Kurde, to nie było to kompletnie. Boris, chciałeś kurde ode mnie serce? Well, my friend. Do you have something for me? I'm still willing to pay. 1500 gold. Tysiąc 500 sztuk złota, albo zachowam to dla siebie. A masz. I fear that this substance will never wash off, but here you are. I'm going to use this substance and forge a new weapon. See me later if you're interested. Okej, okay, jeszcze 2500 dodatkowo dostaliśmy i 500 expa. Miecz dwuręczny. Związane z kątem. Okej. Okay. Mana i ochrona spadają. Obrażenia rosną. Cudowne dziecko kowalstwa i alchemii. Miecz, który uderza z mocą szalejącej burzy. Okej. Okay. Dobra. Możemy dać Katarinie. Zobaczmy. Ten. Spoko. Ten. Okej. Okay, ten lepszy możemy jej dać. Dobra, to co? Ode mnie to będzie tyle w tym materiale. W kolejnym będziemy dalej eksplorowali, myślę, tamtą. Dobra, nie, tablicę już wyczerpałem w poprzednim odcinku, czy w odcinku temu właściwie. Będziemy to bagno dalej tamto bagno eksplorowali. Ewentualnie jeżeli wrócimy się do tego stracha na wróble. I się spróbujemy z nim zmierzyć ponownie. Ale to zobaczymy dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!